Witam wszystkich! Witam państwa! Tutaj miał być super wstęp, ale aktualnie jestem chory i czuję się jak kupa. W dużym skrócie, pojechaliśmy z przyjaciółmi na Kaszuby na parę dni, a w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy nockę w lesie. Miłego oglądania! Przed wylądem Piotrek mówił tak: mam pomysł na każdy dzień, każdego dnia będziemy mieć po 3-4 godziny nagrywek, a potem będzie luz. Tymczasem nasze nagrywki 5 minut. Dzień dobry, tej nocy nic nie nagraliśmy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Następny dzień, ej, nic nie nagraliśmy, przykro nam, do zobaczenia. Ja zrobił tak. No. Ogarniamy się teraz, idziemy zjeść rybkę do cioci, przygotujemy się. Ale, okej. Okay. Na spanie w lesie. Okej. Okay. Powiem szczerze, no naprawdę widzowie, możecie być wdzięczni Stachowi, że dba o ten kanał, bo ja niestety zapominam o tym. Ale pamiętajcie widzowie, też pamiętajmy, że my tu jesteśmy tak też, trzeba balans. Póki co balans jest lekko przechylony. Czy my umiemy usmażyć jedzenie? W lesie? No, że będziemy głodować. Dobra, proszę państwa, widzimy się wieczorem. Nie no. Aktualnie pogoda nie dopisuje, ale chyba nie boimy się pogody, tak? Nie, pogoda mnie straszna, bardziej komplikacji losu. Nie no, zrobimy notkę w lesie. Nataniel, jak czy czuję, jak ty rezonujesz z tym pomysłem? Ej, ale jak my rozpalimy ognisko, drzewa są zalane? No, musimy poradzić sobie. No mnie martwi ta woda. Jaka woda? No ta na ziemi. W sensie na deszcz. Nie będę kłamał, mnie to demotywuje. Nie ma być lekko nam, tylko właśnie, ciężko. Właśnie, no. O to chodzi, no. Im jest gorzej, tym lepiej. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Niestety nie jesteśmy w stanie dokonać naszych założeń. Więc tylko i wyłącznie co nas czeka? Czeka nas spędzanie czasu w oto tutaj domku z przyjaciółmi. Są i oni. Jest i Adam Małysz. Jest i Gibi Gang. Jest też Shredder. Musieliśmy zmierzyć się ze Shredderem. I jest też... O kurcze pieczona. Jest z nami kurcze pieczona. Proszę państwa, co zawiodło? Z przyczyn niezależnych od nas. Nie możemy udać się do lasu. Ej nie, no szczerze to już mam tak, że... Z powodu problemów technicznych. Nawet jeśli ja was namówię na ten las, to i tak to będzie tak, że pójdziemy do tego lasu, będziecie mieć wywalone na wszystko, ja będę musiał rozpalać ognisko, ja wam gotować. Nie. No tak będzie, nie, na 100%. Nie, nie, nie. Widzowie, jest godzina, jest 21:16. Składamy namioty i wyruszamy do lasu. No świetnie ci idzie. Co to jest za ciało tam? Wszyscy są mega zmotywowani. Na wypad do lasu. Wszystko idzie bardzo sprawnie. Dużo kontentu się robi na Kaszubach. Ja powiem, że plecak mam w środku. Złożył namiot. Chłopaki, idziemy. Nie do rady. Proszę państwa, wjeżdżamy do lasu. O ja pierdolę. Dosłownie. Muzyka adekwatna na sytuację. No to już jest las mega. To już jest real talkowy las. No, bardziej w lesie się nie da niż. No nie, no to jest las po prostu. Maruś czytać na Kaszubach, że ją niedźwiedź. Obecnie. Co to będzie? Dobra, widzimy się jak zaczniemy się rozstawiać. Dobra, proszę państwa, jesteśmy. Tutaj jest las, w sensie no jesteśmy w nim. No jest ciekawie. Drodzy widzowie, tutorial jak przeżyć noc w lesie. Dokładnie. Zapraszamy. Ubrania uszyliśmy sami. To jest zupełny survival, jakby co przyjeszliśmy to na pierwsze 30 km. Macie dzidy już, łuki, dzidy. Dzidy, łuki. Ale no co, wsiądziemy samochód i pojedziemy stąd. Chodź. Jest stary, myślisz, że to stary pomysł? Tak, najebisty. A nie myślisz, że my będziemy w jakimś lesie spać? No, tu byle co zaatakuje! Uff. Nic nie widzę w tych ustach. O nie! Dobrze, tę maskę! Mamy topór? Zaraz musimy znaleźć jedzenie. Ej, rozpalamy ognisko? Ja rozpalamy. Nie znajdziemy jedzenia o tej godzinie. Mamy topór? Ej, ale kars! Mocka w lesie. Pustrz. W dzisiejszym odcinku tych dwóch dżentelmenów będzie stawiać sobie namiot. Co? To znaczy... Mamy pierwszą zdobycz w lesie. To wyrosło. Coś wyrosło. O! To jest las arbuzowy. Nie, to jest arbuzowy las. Łap. Zgadzasz, mam technikę na motorówkę? To jest mój kawałek. Technika na motorówkę. Obiad gotowy. Aś, pierwszy posiłek. To są skutki
potężnego głodu widzę. To pierwszy trafi arbuzem w łatwogęta. Co to było? Panowie, może jakieś Q&A, jak się poznaliście? Byliśmy wtedy w klubie nad Wisłą. Nad Wisłą. Ja też tam byłem. O Czyli panowie, jaki jest kolejny cel? Musimy znaleźć jedzenie. Tak, i je ugotować. O, grzyb! Kolejne jedzenie, a nawet podwójne. Om nom nom. Taki bardziej alien, nie wiem, ślimak. Alien? No to przecież nie jest z planety Ziemia chyba. My? Dobra panowie, idziemy dalej szukać jedzenia. Dobrze. Za mną. Maruś! O kurde! O, kurydza wyrosła. Ale patrz! Dar z niebios. Co tu się stało? Natura sama ugotowała i zapakowała w plastik. Ej, czy to jest... Czy to jest... Zestaw survivalowy w lesie pojawił się nagle? Nie, no to jest coś... Tylko nikt się nie spodziewał. O mój Boże! To jakaś taka dziwna anomalia. Rosną tu ogórki. Dobry? Pyszny. Proszę państwa. Masną zwierzynę upolował. Złapałem, proszę państwa. Co tu się dzieje? Upolowałem własnymi rękoma. Tak, żubre, 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 tak. Tak, stek wołowy, marynacie, dwie sztuki. Co? Chłopaki zostawili mi tutaj kukurydzę dla mnie. Fajnie, fajnie. Ja poproszę swoją część. Panowie! Pod drzewem jeszcze leżą antrykot. A jeżeli tego nie gotujemy, będziemy musieli zjeść to na surowo. Ogólnie najgroźniejszy drapieżnik to głodny motomoto. Głodny motomoto. Uważajcie na niego. Ja was nigdy bym nie skrzywdził. No jakbyś był głodny. Pod głodem to działają tylko instynkty u ciebie. Gdyby ty głodny, to byś zabił mamuta. Czemu nie kupiliśmy kiełbasek? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ale co wieku na tym a polega survival! A mój namiot! Trochę mnie poniosło. Afera! No wyjdź z mojego namiotu! Dymy! Przyjaźń zawsze wygrywa. O kurwa. Adam będzie skakał! Po 2 metry. Przeskoczę namiot. Obiecuję, że przeskoczę. Jeżeli to ma być survival, to nie ma... Ej, ja pęk. No pęk. I co z tym zrobimy? Można w nim spać normalnie. No działa. No nie ma co ukrywać. Dobra, proszę państwa, wyruszamy po kamienie. No a co to jest za grzyb? Przecież to jest prawdziwek jak widzę. To jest prawdziwek jak nigdy. Ej, mam kłodę. Widzicie, czemu nie mamy piły? O, masz pająka na lewej ręce, w sensie na prawej. I to chyba jadowity syn. O. Mielona, mielona, robię sobie mielone. Ej, dobrze to wygląda. Ej, mega szacun dla Stacha, proszę państwa. Serduszka w komentarzach dla Stacha, bo to jest jedyny inteligentny człowiek w tej grupie. Oczywiście las jest mokry, więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o spalenie go. Dobra, wrzucam. No daj, daj to mięsko. Ale wygląda to mega dobrze. Ja go zjadam pierwszy. Nie, no dzielimy się na czwórkę. Nie, no dzielimy się na czterech i robimy kolejnego. Proszę państwa, sekunda przerwy. Widzimy się, kiedy mięso będzie już upieczone na degustacji. Czekaj. Czy on jest well done? Ej, nie, no usmażony jest. Daj, ty pierwsza daj. Jak, dobre? No nie dosmażone. Nie, no nie dosmażone. Dosmażone? Nie. No nie, ale to nie słowa, to jest zajebista. Ty to zjadłeś? No zjadłem. To jest ten czas, aby odkryć zakątki tego lasu. O, tak to się robi, tak to się robi. Gałązka, o ch... Starzek i Mati udają, że się no nie ma ich. Zgubiliśmy. Trochę się boję. Ja myślę, że oni chcą nas przestraszyć. Ja się już trochę boję. Wystraszenie. Ale jak? To już tu już. Ja się boję. Ja się boję bardziej. Dobra, chodź normalnie. Nie musicie się za drzewami ukrywać, nie? No tu siedzi. Ja Marusia przytuliłem przez chwilę, tak, bo się tak serio, jak fajnie łagałeś, to przytuliłem Marusia, bo się tak obsrałem. Patrzcie, ta piosenka będzie idealna. Poczekajcie. Ej, weź się ten mer, zesrałem się w gacią panę. Ja bym wracał, to jest odpowiedzialne, panowie. Ej, ej, co tu się stało? O ja, o, ej, coś tu leży. Coś tu, no trudno, jak trzeba, to trzeba. Proszę państwa, o drugiej w nocy w lesie dzieją się dziwne rzeczy. Spokojnie, w Minecrafcie to zniszczy się.
Proszę Państwa, idziemy do namiotu i co, idziemy? Dobra, przyjmuję ten kanał. Moto już jest zmęczony, powiedzmy. Pierwsza 50. Więc co, lecimy spać? Wstałem. Jest i Stasiu, nie wiem czy go widać. Cześć. Witamy Stasiu. Wstałem, proszę Państwa, jako pierwszy harcerz. Chłopaki smacznie śpią. Więc tak, proszę Państwa, wygląda nasza leśna dolina. Więc co? Żegnajcie kochani i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.